Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy grę Dragon Spirit. Gra firmy Namco z 1987 roku. Tłumacząc tytuł, to jest Duch Smoka. Widzimy tutaj właśnie na tym demku jakiegoś, nie wiem, smoka, który walczy z innym smokiem. Nie wiem, co to za stwory są. Dobrze, co by nie przeciągać, nie przedłużać, wrzucam 3 żetoniki i zaczynamy grę. 3 żetony są, startujemy. Aha, możemy sobie wybrać jakąś tutaj strefę. No dobrze, może zacznijmy od pierwszej, tak jak jest. Ojejku, jaki tu grad pocisków leci na mnie. Ojejku. Ciężko tutaj wmanewrować między tymi pociskami i jedno trafienie to jeszcze widzę nie koniec życia, ale drugie to już niestety tak. Jakoś tak to jest chyba. Aha, trzy. Widzę, trzy trafienia są, no tak. O, widzieliście? Dwa były. Jeszcze jedno mi zostało na tym życiu. O, niestety. Nie udało się. Tylko pytanie tak. Mamy wpis czy nie mamy? Mamy wpis. G. Ojejku, co zrobiłem? Nie, 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 nie. Chciałem G wpisać. Ale mi przeskoczyło. No nic, GDL nie będzie. Chciałem wpisać G, wyszło GDL. No mówi się trudno. Kontynuacja. Czy jest kontynuacja? No nie widzę kontynuacji. No ale cóż, lecimy dalej w takim razie. Aha, mogłem od drugiej strefy zacząć. No dobrze, trudno się mówi. Następnym razem zaczniemy od drugiej. Na razie mamy tutaj tą pierwszą. Troszeczkę jeszcze się tutaj bardziej wczujemy. Ojejku, wczujemy w tą grę. Trochę mało tutaj jest żyć. No i minusem jest na pewno to, że nie mamy możliwości kontynuowania od momentu przerwania. Tylko po prostu jest koniec gry. Oj, tutaj mi się coś z ekranem dziwnego w pewnym momencie zaczęło dziać, dlatego prawdopodobnie się natknąłem na tłuminę. Muzyczka fajna. O. Te odgłosy też mi się podobają. Jak go coś trafi. Tego smoka, o widzicie? Jaki odgłos? 83 rok, to nie ma się co, słuchajcie, dziwić. Na tamte czasy to... No ja nie mogę tego zastrzelić, patrzcie, dziwna sprawa. O! Trafiło mnie. O! Koniec gry. Czy będzie wpis? No wpisu nie widzę. Ale zaczniemy sobie teraz od strefy drugiej.
początek jest, widzę, taki sam. Może to będzie łatwiej, albo odwrotnie. Plusem jest to, że widzę, że mogę zestrzeliwywać pociski. O, ile tego? O! Nie. Co to, drzewa strzelają? No tego jeszcze nie było. Ojejku. Próbujemy nadal. Załatwiło mnie. No niestety. Koniec gry. Czy jest wpis? Nie ma wpisu, słuchajcie. Nie ma wpisu. Dobrze, dorzućmy sobie jeszcze w takim razie 3 monetki. I spróbujmy zacząć od strefy, tym razem trzeciej. Początek oczywiście ten sam. Tu się nic nie zmienia. Zmiany dopiero będą tutaj. Zobaczymy, co ta plansza przyniesie ciekawego. No nie ma tu żadnych bomb, no bo wiadomo, że smoki bomb nie mają. A są tylko jakieś tam strzały ogniste. No ale... O, coś znowu z obrazem się dzieje dziwnego. Przykro mi, nie wiem, co to jest. Tak się niestety niektóre gry na tym emulatorze zachowują, nic na to nie poradzę. O! A to co to za cudo wyszło? Jakiś spadochroniarz, księżniczka, nie wiem, co to było. No i niestety tu od początku zaczynamy. Można było zrobić kontynuację od tej księżniczki, skoro już nie mamy kontynuacji takiej sensu stricto. Ale cóż... O! Ostatnie życie chyba. Ojejejejej. No coś mi się tutaj nie wiedzie ewidentnie. Wpisik mamy za to. Przeskakuję czasami, widzę G, E. No tym razem się udało. Tym razem się udało, ale mamy jeszcze żetoniki. 2 żetoniki mamy, słuchajcie. No to startujemy. Była strefa trzecia, to teraz będzie 4. Znowu dają tą samą czołówkę. Mogli już tą czołówkę troszeczkę zmienić, ale... Ale jak widać... O, to chyba to samo, co było na demku, mi się wydaje. Ta sama plansza. O! Oj, oj! Niewiele brakowało, bym się nadział. Ojejku, no szybko mi poszło. Tym razem mi poszło bardzo szybko. Ojejku. No wybitnie to coś nie moja plansza.
Koniec gry. Wpisu nie ma, ale mamy jeszcze za to jeden kredycik. Dobrze, zaczynamy od piątej. Co jest? Przecież się nic tutaj nie zdarzyło, ja już rozwaliłem się. Wiem, o co kaman. Tu trzeba ostrożnie, bo tutaj to z boku, to co wystaje, to może nas zabić. A, widzicie. O tym nie wiedziałem. O, widzicie, to się rozsuwa dopiero. O. Co, koniec już? Dobrze, jeszcze w takim razie sobie wrzućmy trzy może. Jeszcze raz zróbmy tą piątą. Bo ona fajnie się zapowiada. Coś innego. Coś nowego. Oj. No, to jest ciekawe, powiem wam. Jakiś pańczyn? Coś to jest. O, zsuwają się z powrotem, patrzcie. O, dalej kontynuujemy. To już nie jest od początku. Od pajęczyn lecimy sobie. Ojejku! No niestety. Ojej! Nie! No rozwaliłem się. Ojejku. No ciężka ta piątka jest. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co nam zaoferuje szóstka. Jest szósteczka. Tu nad jakimś oceanem lecimy. Zupełnie inny klimat. Czy lepszy, czy gorszy, nie wiem. Po prostu inny. Oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 niedobrze, niedobrze, no i się rozwaliłem właśnie. Chyba ostatnie już życie niestety. Ale patrzcie, że ja nie mogę tych pływających rozwalić. To mnie trochę nie cieszy. No i koniec. Dobrze, zobaczmy sobie, co oferuje. A w ogóle ile ich jest? 9 jest. Dobrze, lecimy do 7 w tej chwili. Przelecimy sobie, słuchajcie, wszystkie. Zobaczymy, jakie są pozostałe, bo sam jestem ciekaw. Inna muzyczka już. Albo to się pod wodą dzieje. Thank you.
Oj. Ojejku. Zderzyłem się. No nic. Dorzucimy sobie jeszcze dwa kredyciki, bo zobaczymy, jak wygląda ósma i potem dziewiąta. O, a to co? Po ciemku coś. O, czyli nie widzimy całej planszy, a tylko jakiś tam wycinek, fragment podświetlony. To chyba jest promień, nie wiem, jakiegoś podświetlenia, latarki. Reflektora, czy czegoś w tym stylu. No ciekawe pomysły. Jeśli chodzi o strategię tutaj tego przedsięwzięcia całego. Oj. Koniec. Będzie wpis czy nie? Nie ma wpisu. Dobrze, w takim razie ostatnia strefa, dziewiąta, bo potem już jest pierwsza. Lecimy z dziewiątą strefą. Lecimy sobie z ostatnią, słuchajcie, dziewiątą strefą. Zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. O! Jak na razie słabo. No nie nagram się tutaj, wybitnie się nie nagram. No niestety, koniec chyba. Tak jakbym nie powiedział. Wpis będzie czy nie? Nie ma wpisu, nie ma kredytów. No cóż, to było na tyle. O! Do tego etapu nie wiem, czy ktoś dojdzie. No dobrze, dzięki w takim razie, trzymajcie się, pozdrawiam i do kolejnego odcinka. Cześć!